Czas na aktualne prognozy. Aleksandra Kostka. W ciągu najbliższej doby czeka nas bardzo dynamiczna pogoda. Nad nami przemieszczać się będzie pochmurny front atmosferyczny i zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Dlatego w nocy na termometrach spodziewamy się temperatury w okolicach zera. Do tego opadów deszczu ze śniegiem bądź samego śniegu. Na drogach, uwaga, może być ślisko. Jutro już przed południem w całym kraju sporo chmur i różnorodne opady. Spowoduje je niezbyt wysoka temperatura oscylująca w granicach 2-3 stopni. Poza tym może jeszcze chwilami mocniej wiać wiatr. Po południu nadal tu i ówdzie spodziewamy się opadów mieszanych, jednak z biegiem dnia zanikających. Śnieg ma poprószyć w górach oraz na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze będzie to mieszanka deszczu i śniegu. Ciśnienie wzrośnie do 987 hektopaskali, a temperatura w najcieplejszej chwili dnia dojdzie maksymalnie do 4-5 stopni. Porywy wiatru mają być coraz słabsze. Za to wiatr może dokuczać w piątek, a także w sobotę w regionach zachodnich. Poza tym na piątek w prognozach opady mieszane i od 3 do 5 stopni. Sucho i sporo przejaśnień na Podlasiu i Białostocczyźnie. Z kolei w sobotę od 4 stopni w Suwałkach do 7 w Rzeszowie i Wrocławiu. No i w sumie więcej słońca, ale już pod wieczór od naszej zachodniej granicy zacznie się chmurzyć i padać, bo wkroczy kolejny front. Najprawdopodobniej przyniesie on na niedzielę nową porcję chmur z opadami deszczu. To wszystko teraz. Kolejne prognozy po Teleekspresie i po wiadomościach głównych. Zapraszam.